serdecznie. Przed nami Dying Light. Wcześniej troszkę się podrałem, ale zacznijmy sobie od samego początku. Zacznijmy opis ten gry. HUD aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Dawaj, sprężamy ruchy. Zabierzmy go z ulicy. Mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną u głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Ciekawie się zapowiada, zostaliśmy ugryzieni. I zarówno też wylądowaliśmy nie na znajomej wyspie. Sam go uszczypnij. Boisz się. Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! Cholera, mój łeb.
śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powiedział. Co znaczy 31? Szefa. To twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Czyli na to wygląda, że jesteśmy w tym obozie. Wszyscy zostali zarażeni. Nie tylko ja. 31 zarażonych, a zostało tylko 7 biegaczy. Nie stracić więcej ludzi. Amir zginął przez tego gościa? Cicho! Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Dorwał nas po kolei, jednego po drugim. A ty to? Crane. 31. A, tak. Jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale... Też ciekawe rozwiązanie. Tutaj ludzie nie mają imion. Tylko numery. My jesteśmy numerem 31. Coś nam się chrupi, ale to zapewne przez to... Przez to dodatkowo się konwertuje film. Było to chyba złym rozwiązaniem, robić to w tym samym czasie. Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. Hej, szukam... ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona... To od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie. Dajse. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Czy jutro mam się z kimś nowym jeszcze dodatkowo spotkać? Nie jestem leniem. A znasz to? Co mówi zombie do swojej laski? Boże, tak.
Mamy się kierować na 13 piętro. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę. To będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Jezu, jak wielu ludzi tu umarło. Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Jezu, wszystko w porządku? Zaciąłem się, uciekając przed nim. O Boże, musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera, 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Nie powiem, że klimatycznie, że jest. Okej, okay, to wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia.
Okej, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, dziękuję. Zajmę się nim już. Jak dla mnie takie zacięcie przy koleniu, ale cicha dobra. Cicha woda, cicha woda. Możemy się kłócić. Chłopak nie potrzebował aż takiej pomocy, tym bardziej takiej gazy, ale no. Hej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! No. I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Oho, czyli mam się przebrać w czyste ubrania. Dobra, Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Trening? O czym ty mówisz? Idź na górę. Już masz niedaleko.